Święta tuż, tuż. Mikołaj był, choinka za nami. Aga, ale my nie o tym dzisiaj. Nie. Nie. To o czym my dzisiaj mówimy? No przecież wszyscy o tym wiedzą. Kulturalia 2015, 5 dni warsztatów. No tak. W poniedziałek mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach języka migowego, tatuażu, a także tańcach hip-hop. Wieczorem natomiast wszyscy bawiliśmy się na koncercie Ostrego. We wtorek poznaliśmy podstawy języka ukraińskiego, dowiedzieliśmy się, jak rozmawiać z danym typem osobowości. Odbyły się również warsztaty gospel, które wieczorem zaprezentowały się na naszej scenie. Jeżeli coś Was ominęło, nie martwcie się. Seta przygotowała dla Was skrót wszystkich wydarzeń. Krótka historia. Jak byłam mała, miałam 7 lat, mama zapisała mnie na zajęcia taneczne, bo uważała, że mam ADHD lub coś w tym stylu. Pani na zajęciach, bo to były zajęcia z baletu, pani powiedziała, że coś ze mną nie tak, że cały czas fikam i tak dalej, więc mama przepisała mnie do innej szkoły, w której był hip-hop. I jako malutka dziewczynka zaczęłam chodzić na hip-hop, tylko że ten hip-hop ewoluował i dopiero na studiach poznałam swojego partnera życiowego, który jest DJ-em i tak wszczepił we mnie po prostu bardziej kulturę całą hip-hop, nie tylko taniec. Na pewno się trochę zmieniły i na pewno ludzie do tego podchodzą bardziej, że tak powiem, na luzie, nikt już tak się nie przejmuje. Bo kiedyś było chyba tak, że o, tatuaże to mają, nie wiem, więźniowie, jacyś ludzie, kryminaliści. Ludzie się tatuują, dlatego że to jest ozdoba ciała i niekoniecznie może dlatego, że mają jakieś kompleksy w związku ze swoim ciałem, ale po prostu chcą je ozdobić, chcą się pokazywać. Teraz jest też bardzo duża moda na tatuaże, więc widzą u innych i sami chcą. Kiedyś to jeszcze było tak, że ludzie chcieli, aby tatuaż coś dla nich znaczył, a teraz najczęściej to jest po prostu ozdoba, bo coś się komuś podoba. Środa kulturaliów rozpoczęła się od tego, że mogliśmy się dowiedzieć, jak znaleźć i wykorzystać swój potencjał. W ten sam dzień odbył się również opolski przegląd grup improwizacyjnych. Więc Wojtasem nie mamy tekstu, niemniej jednak nie zakwalifikowaliśmy się. Czwartkowy poranek należał głównie do pań, ponieważ dzięki warsztatom z makijażu mogły się dowiedzieć, jak oszukiwać panów na imprezach jeszcze bardziej. Lecz dla facetów również znalazło się tam miejsce, ponieważ mogli się dowiedzieć, czym jest na przykład pomadka. Po południu nasi studenci dowiadywali się, jak nabrać pewności siebie. Z makijażem, czy też bez. Tyle w czwartek, a w piątek...
W ramach tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w naszych wannach pływają karpie, a więc my wybraliśmy się na warsztaty z nurkowania, aby dowiedzieć się, jak wygląda świat karpia z jego perspektywy. Tydzień kulturaliów można zatem uznać za udany. Teraz pora tylko zebrać nabytą wiedzę oraz umiejętności, aby nasz weekend był jeszcze lepszy. Osobiście uważam, że rozwój powinno się tak naprawdę kierować dwutorowo. Jedna to jest taki rozwój kompetencji biznesowych, a drugi to jest rozwój takich kompetencji miękkich, dotyczących stricte nas. Więc myślę, że jeżeli połączymy wiedzę taką nabytą na uczelni, czyli taką stricte biznesową, z wiedzą taką stricte osobowościową, taką, która jest, dotyczy nas bezpośrednio, czyli emocje, stany, komunikacja, pozwala to uzupełnić i tak naprawdę ludzie wtedy na rynku pracy są nie do pokonania. Dobrych kosmetyków nie zrobimy dobrego makijażu, chociaż nie zawsze to, co drogie, jest dobre. Należy odpowiednio dobrać kosmetyki do swojego rodzaju cery, urody i tak dalej. Więc jak najbardziej technika, nad którą trzeba pracować, ale jednak jeśli będziemy mieć bardzo słabe kosmetyki, to jednak no, technika nam w niczym nie pomoże. W 5 dniach warsztatów, nie wiem jak ty, Kinga, ale ja jestem inną osobą. Zobacz, mam tatuaż. Wyobraź sobie, że ja dzięki warsztatom z makijażu nareszcie nauczyłam się malować. My już skorzystałyśmy z tegorocznej oferty kulturaliów, a wy? Pamiętajcie, że warsztaty z języka migowego mogą pomóc studentom na sali wykładowej. Rozumiecie? Sesja coraz bliżej. Niestety, to już koniec tegorocznych kulturaliów. Na następne zapraszamy za rok.